Szanowne Państwo, już zaraz zbliża się następny dzień. Dziś jeszcze mamy wtorek, ale już zbliża się środa. Dziś mamy 18/19/2018 rok, grudnia. I chcę dla Was złożyć najserdeczniejsze życzenia, które płyną z moich ust dla Was. Dla Was od tego człowieka męczennika, który naprawdę męczy się, tak jak Chrystus Zbawiciel męczył się, ale umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Zmartwychwstał, a teraz zbliża się Boże Narodzenie. Boże Narodzenie będzie się łamać opłatkiem, a ty, że Bóg jest, się narodził. Pan Jezus, Chrystus, Król Zbawiciel Świata, który naprawdę zasiadł po prawicy Boga Ojca, Syna Jedynego swego i króluje na wieki wieków. Amen. I szanowne Państwo, kochani, tak. Jezus mnie straty. Będzie Wigilia, będzie Boże Narodzenie, będzie obchodzić te święta, ale dla mnie będzie święta ciężkie. O cholera! Ciężkie będą święta. Już ile razy mogę. Dlatego, że szanowne Państwo, nie mam przyjaciela, nie miałem, tylko miałem przyjaciela jednego. Jesteś dla mnie, moja ukochana rodzinka była położona do grobu pańskiego. O, tak dobrze! Pana, tak jak Pana Jezusa położyli. Ubiczowali, ukrzyżowali. To zdejmę te kamery. Położyli kamień. Słyszeliście? Bo teraz te pomniczki stawiają z kamienia. Tak jak na Króla Chrystusa. Tak na Boga. I pod kamieniami leżą nasze ciała. Nieżywe. Bo ciało nie wstawi, nie stanie. Ale przyjdzie dla wszystkich. Bóg, będzie Pan Jezus, Matka Boska. Będą te trzy osoby święte sądzić żywych i umarłych. I będą wypisane na waszych głowach wszystkich grzechy. A wtedy człowiek weźmie swoje, każde lusterko, zobaczy, co jest wypisane na czole, jakie grzechy i się zawstydzi się sobie. Szanowne Państwo, kochani, chcę zakończyć tymi słowami. Proszę nie wyzywać człowieka, bo tak nieładnie. Tak jest grzech śmiertelny, który naprawdę, naprawdę popełniacie, żeby było dla Was ciężko. Czy chcecie, kochanie, zapytam Was, pokutować na tamtym świecie? Chyba nie. Chyba nie. I szanowne Państwo, ja bardzo Was proszę o poprawę. O poprawę, żeby dla Was tam, jak odejdziecie na tamtym świat, żeby byliście inni ludzie. Żeby byliście inni ludzie, nie grzeszni, nie pokutowaliście tam, tylko poszliście, Wam życzę z całego serca, Wasze dusze poszli do nieba. Do nieba, do Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Króla nieba i ziemi. Amen.